Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Czechu i witam was w kolejnym odcinku z gry Game Day of Tycoon. Moi drodzy, już w sumie trochę dawno nie grałem w tą grę i zapomniałem o co, co, co się tu działo, pamiętam, że chyba przegraliśmy i mi się odechciało grać, ale oczywiście do gierki wracamy. U was to jeden dzień, u mnie miesiąc, ale można stworzyć raport o grze, raport o grze zawsze jest KOX. widzę, że chyba jeszcze nie stworzyliśmy now nowego silnika cox 2.0, co? Więc chyba tym się dzisiaj zajmiemy. Mamy jakieś... Mamy siano z gry szabla. Tak, Silnik gry numer 2.0, więc myślę, że myślę, że czas stworzyć się silnik o nazwie Cox 2 V2 Tylko najpierw by trzeba było w sumie pobadać różne rzeczy. Badania... O, zobaczcie ile rzeczy jest do badania. Więc wydaje mi się, że czas tutaj przebadać różne rzeczy. Szczęście mając dwóch pracowników będzie to szybsze. Ty ile my siano wydajemy czas. Przede wszystkim to grę musimy zrobić, a nie w sumie to mnie nie stać. Weźmy sobie tutaj o hakowanie i stworzymy jakąś grę ha o hakowaniu. I od razu chyba walimy gierę, co? Jak tu się robi o nową grę? O, stwórz nową grę. Czy gra będzie średnia? Możemy zrobić średnią grę o hakowaniu i to będzie. I ta gra będzie się nazywać yy, do słodz. <laughs> będzie dla wszystkich hakowanie. Akcja. Przygotowa, nie symulacja, może być strategia raczej też, nie Ale raczej akcja. Chokowanie, akcja i giera będzie może na wenagira, No niech będzie. Na silniku jeszcze Cox. Czemu nie mogę zrobić? A, nie wybrałem tutaj gatunku, akcja. No mam nadzieję, że wypali, bo jak nie to jesteśmy w tak zwanej pupce. Ale mamy tutaj chyba doświadczenie jeśli chodzi o ro robienie takich gier akcji. Dobra, silnik to jest technologia, więc walimy ją. Rozrywka to design, więc walimy mnie. Tutaj też design, to też walimy mnie. Dobra tutaj robimy myślę coś takiego To jest sztuczna inteligencja najważniejsza Projekt poziomów nie wiem czy jest ważny Więc walnę coś takiego Chyba projekt poziomów to bardziej jeśli chodzi o, o przygodówkę niż o grę akcji Aczkolwiek mogę się mylić nie wiem Jesteśmy na minusie no widzę widzę Trzeba szybko gierę zrobić i jakąś dobrą gierę wydać Może to być hitior A może nie I tutaj tak Dźwięk Grafika i projekt świata najmniejsze Oby się udało widzowie, bo jak nie to znowu jest bankrutowanie w tym odcinku I odcinek będzie 3 minutowy i będzie bankructwo tylko A nie wiem czy mam mówić na sens, tak? Czy możecie zostawić lajka, komentarz, suba, pamiętajcie I zobaczyć też inne, inne serie Mam nadzieję, że dobra konsola została tutaj wybrana, bo jeżeli nie to mamy Przesiusiane i jest kwaśno. Zakończmy szybko, żeby kiereszkę wydać. Nowy rekord technologii. Mamy trochę za mało pracowników, mi się wydaje, bo oni byli przyciążeni. Czekam na recenzję, pokaż. Piątka, piątka, czwórka, pf, piątka. No nic, no nie wyszła dobra gra. Szybko robimy od buta, robimy, badamy, badamy, słuchajcie, fastem, fastem nowy temat. Gra o szpiegach będziemy robić. Badamy, badamy, badamy grę o szpiegach. Mam nadzieję, że ponad 400 tysięcy zarobimy, bo tyle wygra... wydaliśmy na tą grę. Chyba zarobimy, ale no ciężko, ciężko. Chyba się udało, ale no tak powiem wam na skraju. O, popularny, popularny gatunek strategia. Wydaje mi się, że trzeba iść w sumy w strategię. Pokaż. Możemy zrobić jakąś grę o strategiach. Średniowiecze. My mamy tutaj doświadczenie jeśli chodzi o średniowiecze, więc może coś średniowieczna. Gra strategiczna. Dobra, gra będzie się nazywać Korona Królów, będzie to gra strategiczna yy, i będzie to gra na Super Tesa, a nie mamy licencji Na PC-ta, bo na PC-ta są dobre strategiczne gierki. Udział w rynku jest 14% całkiem nieźle. Tylko nie wiem czy wybrałem, że średnia gierka. Nie wybrałem! Kurwa! Ale zepsułem, miała być średnia gra jakieś Boba małą robię. Dobra, coś takiego. Sztuczna inteligencja, coś ważnego chyba. Nie wiem, czy by nie zatrudnić nowego pracownika i robić te średnie gierki. To trzeba bardzo taktycznie podejść. Dobra, coś takiego. Konsola też nie jest już dostępna. Dużo technologii i potwornie dużo błędów, więc proszę, proszę, proszę. Poka w ogóle historię. No, zarobiliśmy z poprzedniej gierki z Doctor's Walksów. 350 koła w kieszeni, no. Mamy rekord. Wydaj. Nowy projekt badawczy jakiś, po, pokaż. 70, sporo sztuk sprzedaliśmy ogólnie. Korona królów. Dlaczego? Dlaczego ja nie zrobiłem średniej gry, tylko małą? O, wow. Dlaczego ja nie zrobiłem... Udało się idealnie zrównoważyć technologię i wygląd, arcydzieło. Od kiedy taka dziesiątka? Ja pierdolę, dlaczego to nie jest średnia gra? Jakby to była średnia gra, bylibyśmy bogaci widzowie, bogaci. A tak będziemy mieli 7 razy mniejsza. Ja pierdolę, ale chujowo. God demet, god demet. To co? Wydaje mi się, że ogólnie stwórzmy jeszcze jedną strategiczną grę o wojnie na przykład. Pamiętam World War 9 było, chyba nie, więc walnijmy średnią grę World War 10, no. To będzie gra dla wszystkich, będzie woje. A może dla dorosłych? Nadal walnijmy strategię, bo są popularne. I na pc ta, I na COX 2.0. Dla dorosłych czy dla wszystkich w sumie? Nie no chyba strategiczna to dla wszystkich. Nadal grafika 2D. Nie wiem jakim cudem grafika 2D może działać w grę strategicznej, ale. silnik rozgrywka, odpowiedzi zadania, coś takiego. Może rozgrywka powinna być na maksa w sumie? Chyba tak. Zróbmy coś takiego. A, zaryzykujmy. Ostatnio gra firmy Czechow otrzymała bardzo pozytywne recenzje, Dał jej 10. Jeśli gry firmy Czechow nadal będą tak innowacyjne, przedsiębiorca może stać się ulubieńcem graczy. No ja myślę. Tylko... No nie zarobi... Mogliśmy o wiele więcej zarobić. Uuu szefie, niektórzy bardzo oddani fani graczy, kurczak Invaders stworzyli modyfikacje. No zostawimy ich w spokoju. Strategiczne, ważne, tutaj sztuczna inteligencja, dialogi, nie, więc coś takiego robimy. Tutaj design, tech i tech, coś takiego. Mówię, musimy jeszcze kogoś zatrudnić, bo oni są dość mocno przeciążeni ogólnie. I może to też wpływać jakoś na ocenę i ilość może błędów, nie wiem. To do końca działa. Ile mamy badań w ogóle, nie? Tylko nie mamy siana na razie, żeby to zrobić. Dobra, i tutaj jest design ogólnie. Znaczy, to powinno być tak, że cyk, cyk, cyk. Ale nie wiem. No dobra, no musi być tak. Grafika nieważne w strategii? No może nie jest. Okej. Okay. Według gry nie jest, to może się. To może się tutaj zaadaptujmy. Ranking 14. Zajebiście poszło. Korona królów. Mam nadzieję, że World War War ten też wyjdzie. Zajebiście. Szczególnie, że to gra średnia. Dobra, zakończ. Jest jakiś rekord? Nichu ja. Nowe połączenie jest, podobno. Puszczmy raport o koronie królów. Ile zarobiła korona królów? Mogę sprawdzić? Zaraz sprawdzimy. Na tą grę wydaliśmy 400 tysięcy. i Ja pierduper! No co? Banalna? To może być przez to, że ten ziel zielony dałem na samym tym. Rozgrywka nie Ja pierdolę. No ale może się zwrócić, przynajmniej siano. Takie mam wrażenie. Tylko musimy jakiegoś, jakiegoś hiciora musimy pierdolnąć. Bo bez hiciora nie ma szans. O, fan tracę fanów. O, zajbiś. Musimy mieć hiciora, bo jeżeli bez, bez hiciora, słuchajcie, nie, nie zajdziemy daleko, bo ja nawet nie mam siana, żeby zrobić nowy silnik, chłopy. A bez nowego silnika nie będziemy kosić jeszcze więcej siana. Ile koronak? Dodge dodgewoksy zarobiły 400 tysięcy, a miały 4,75. I korona królów zarobiła też 400 tysięcy, 50 tylko tysięcy więcej, a miała 9,75. Tu na razie 80 tysięcy, jesteśmy w dupę. I straciliśmy fanów. To niestety przykra informacja. Trzeba nowe tematy robić. O zombiaki! Fakie. Yeah. I tam laskę musimy niestety na urlop wysłać. Dobra, laska będzie na urlopie. My w tym czasie będziemy badać różne ciekawe nowe tematy. O obcy to są fajne temaciki. Lecimy. Dobra, wróciła laseczka. Też może coś przebadać jeszcze. Sport. Super. Ty, w sumie chyba zarobiliśmy ogólnie z tego coś. Uuu, oficjalne zaproszenie do uczestnictwa w największym komencie gier. A znane jako G3. W ogóle teraz było E3. Tak, tak, że możemy marketingowo chyba to robić, tak? Czy za friko dostajemy wejście? Może za friko? Kto wie. Różną nową grę. Zróbmy grę średnią. Niech to będzie... Przede wszystkim zatrudnijmy pracownika. Zacznijmy szukać pracownika, jeszcze jednego. To jest super ważne. Dawaj, dawaj. Ale chujowi To chociaż z dobrym badaniem weźmy tego No dobra, no chodź tu Siadaj Ucz się tu różnych rzeczy Dobra, to my jeszcze przebadamy różne nowe tematy Wilkołaki Budownictwo Super, tylko te wszystkie gry ogólnie by były lepsze na 3D mi się wydaje, nie? No ale niestety Nie stać nas na nowy silnik Pitosowo Hej słyszałem zlecenie? Pierdolę zlecenie Dobra, stwórzmy grę O zombiakach Gra dla dorosłych. Gra się nazywa Umierające Światło. Wcale nie chodzi o Dying Light. Tylko nie wiem, czy da. Die... Nie no, chyba chodzi o Umierające Światło. Dying Light. Nie wiem, jak się pisze. Może jest jakieś inne słowo, które przypomina. No tak dziwnie, Umierające Światło. ale chociaż może. Yy, gra będzie. To będzie gra. To będzie gra akcji, nie? To są dwie opcje. Gra akcji i gra przygotowa, nie? Przygotowa o zombiakach, Raczej gra akcji. I to będzie na platformę oczywiście. No Venagir jest lepszy w sumie. To na Venagirę będzie. Tylko, we... Tylko nie wiadomo też jeśli chodzi o jak tu działa na D, d nie? W sensie dla dorosłych. A tutaj na pc dobrze chyba. Dwie, dwie plus. Więc chyba Venagir raczej dla dzieciaków jest. Weźmy na PC-ta. Dobra. Umierające światło musi być totalnym hidziorem. My jesteśmy dobrzy w ogólnie robieniu... Robieniu gier akcji, mi się wydaje. Ona jest strasznie chujowa. Chciałem jak najszybciej ją zwolnić i wymienić? No, albo albo ulepszyć ją jakoś. Czy bierzemy jakieś stanowisko? No myślę, że małe stanowisko. Bo powinno być git. Nie wiem jak bardzo i daleko musi być projekt poziomu, ale zrobiłbym coś takiego. Go. Wydaje mi się, projekt poziomu ważna sprawa. Może siąć, może siąć. Zobaczcie jak idzie w Techa. No i tutaj niestety musi się ta laska tym zająć. I coś takiego musimy zrobić, niestety. Ona może być trochę... Trochę tutaj przeciążona. Projekt świata podobno nie jest ważny. No nie wiem. Tak? Myślicie? Grafika ważna w grze akcji? Się wydaje, że coś takiego, co? Kurwa, nie wiem. Dobra. Nie wiem, czy dobrze. Mamy dobrą i złą informację. To jeszcze nie wiemy jaką, ale przyszło chyba 40-30 osób, co? Świetnie. Ale mamy dużo rozgłosu, więc... Proszę jest, jest, wydaje mi się, że jest nieźle Uuu, play system wychodzi Nowa generacja konsol No nie jest... Sequele są dostępne, czyli można tu robić sequele, fajne Będziemy mogli dużo siana na sequelach robić Na sequelach dobry gierek, na pewno dużo ludzi będzie kupować Wydaj grę, błagam Proszę 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 10, 10, 10, 10. Dziesięć God damn Goddammit, 6 10 4 No jakie 4 może być? No tak musi być powyżej powyżej ta 5, to jest takie 4 to jest minimum, minimum. Bo wtedy już jest tragedia, ale 5 to jest jakby no dobra, chujoza ogólnie. Nie stać nas na nic. Na raport se mogę, kurwa, grze zrobić, Max. Nowy tutaj tematy, jakiś, kurwa, detektyw i samoloty. Pokaz. No coś tam zarobiliśmy, coś tam nawet fanów jest. Właśnie jak jest yy, powyżej 4 punktów. Nie? To zawsze są, coś tam zyskujemy fanów i coś tam też siana, też siana siada, więc to okay. no okej. natomiast mamy trzech pracowników, więc potrzebujemy bardzo dużo pieniędzy, na razie jest ciężko. Publik... Samouczek, publikowanie przy pomocy wydawcy jest świetnym sposobem, by gry trafiły do większej ilości graczy. Gdy liczba twoich fanów osiągnie odpowiedni poziom, będziesz w stanie publikować większe gry bez pomocy wydawcy. U! Żeby po... O, to, to o tym nie wiedziałem. <laughs> żeby publikować średnie gry powinieneś mieć przynajmniej 100 tysięcy fanów. Musisz podpisać kontrakt, aby mógł publikować. Dobra, czyli... a jeśli wybranie nie osiągnie wymach zapłacić karę. Ja to pamiętam. Ajajaj. Minimalny, minimalny wynik 5, minimalny wynik 4. Ale ty przecież... Mam jakąś tragiczną tom. No dobra, zróbmy coś bezpiecznego. Na przykład to. Minimalny wynik to jest 4. Rozmiar gry średnia to nie wiem. Dużo siana wydamy na to. Dobra, myślę, że kurwa. Może na plejaka coś zrobimy. Na plejakę tego. Popularny. Co znaczy tantiemy? A, że dostaje siana, tyle O kurde. No dobra. To zróbmy to. Nie, żartowałem. tutaj chyba niwendo jest koksem pomysłem. Haha, żartowałem, nie. Tutaj wenagir to jest to. To jest myślę, właśnie to. Gra każualowa? Co to znaczy gra kazualowa? Myślę, że każualowa gra o samolotach? Nie, nie chcę robić kazualowych gier, bo ja nie wiem o co tu chodzi w tym kamu. kamu, kamu. Ty... Leżbym wolał zrobić. Kurwa, ale minimalny wynik 7. Ale jest chujoza. <laughs> nie wiem co on zrobić. No jak każualowa? Ale minimalny wynik 4, to my nie damy rady. Ale ja nie wiem o co chodzi w ogóle w każualowych gierkach i jak tam rozdawać te punkty. Ja pierdolę jeszcze karę zapłacimy, bo nam nie wyjdzie. Nie no, nie no, nie damy rady. Kurwa, trzeba coś innego zrobić. Stop, stop. Myślicie, że powinniśmy zaryzykować? Ja myślę, że robimy na Nivendo, co? Ale 50 tysięcy za tego, dobra. Szalona nauka RPG? Co kurwa? Dowolny temat, przygodówka, minimalny wynik 7. I ja pierdolę, ale kara 310. Robimy to. No, musimy zaryzykować mi się wydaje. Musi być na dorosłych. Gra przygotowa dla dorosłych. Dobra, no to niech będzie Larwa Co? Co ja napisałem? Larwa Larwa Krow. Przygodowa gra o czym? O ekspedycji! Uuu, to jest dobra! Więc przeszły. Na co robimy? No na, na PlayStation chyba dobre są przygodowe, co? Kurwa! Na Playaka przygodowa? 200 tysięcy? Lecimy, no full jakby. Przegramy to przegramy. Lecimy, go! Mamy doświadczenie w robieniu przygodowych gierek. Lećcie punkty. O, zwycięstwo, kurwa, bo jak nie, to znowu będę musiał szefie wygon... Co? Używał nielegalnych kopii? I już dzwonimy do paku, a to! Jak pozwiemy ich, to dostaniemy siano, a jak ich ostrzeżemy, to dostaniemy fanów. Ostrzeż ich. Pani chyba ważniejsi. Czy zaraz zbankrutujemy i zmienię zdanie, ale... Teraz, naj Największym pytaniem jest teraz, co za sztuczną inteligencją w przygodówce. Sztuczna inteligencja w przy grze przygodowej jest. no nieistotna za bardzo. Coś takiego? Chciałem zrobić coś takiego. Sztuczna inteligencja w grze przygodowej? No chyba nie. Tam skacze się po tych, po skałach czy coś. To może nawet coś takiego. O, dobra, lecimy. Larwa Croft będzie hitem. Mam nadzieję. Trochę się spocę tutaj. 140% robię. <grym> Nadgodzinki. Proszę. Proszę, niech to będzie hitor. Tak, nie, to jesteśmy w dupy. A co się stało z tym, że wysłaliśmy ich te ostrzeżenia? A nic? Ozyskaliśmy fanów, ale tylko 250. Dużo błędów. Oby to nie świadczyło niczym. Plus 7 musi być. Znaczy, przegraliśmy. Wzrost doświadczenia? Więcej. 7, 8, 8. Przegraliśmy. Twórczy nową grę. Od buta, kurwa, gra jest robiona. Szybko, bo trzeba nadrobić sport. Symulacja. Dla wszystkich, dla młodszych. FIFA 99. FIFA 2. Nie, bo już FIFA czy nie? FIFA 1. Walimy normalnie FIFA na tego. Na Playaka. grafika w 2D robimy. Ja pierduper. A ja robię. Nie, ja robię małą gierę, co? No to może i lepiej nawet. Ja ci gręcę. No piękna jest sprzedaż, piękna, tylko my nic prawie z tego nie dostaniemy plus karę, prawda? Zapłaciliśmy. Uh -huh, ale ja pewnie, że tak. No, ale może to i tak się nawet opłaci z sumy. Ty, nie jest źle ogólnie. Ty, minus 300 tysięcy? A fajnie to wyszło i dużo fanów zyskaliśmy. Ty nie przegraliśmy tego. Jest dobrze ogólnie. Tylko nie mogę nadal mnie stać na nowy silnik, to jest kurczę przykre. Ale fajnie jest też to, że mamy licencję na tego, na Playaka. Ostatnio przygodówki są popularne, świetnie. To larwa Croft powinna iść do góry, co? Tak, zobacz. Milion sprzedanych sztuk, takiegoś wielkiego wydawcy. Zrost płac, świetnie. Dobra, raport o gierce Larva Croft. Jeszcze re recenzje Fifa... No kurwa, ale ze FIFA jest małą gierką i robi nagle dziewiątki i dziesiątki? Jak to jest, widzowie, że tak to się dzieje w tej grze? FIFA jeden, no nie wierzę. God damn it. Ile zarobiliśmy, Siana? Jest zarobimy z fajfy. Dużo fanów mamy dzięki temu, więc powinno. Ja pierduper, ile pitongu. Dobra. Wydaje mi się, że tutaj skończymy, słuchajcie, dzisiejszy, dzisiejszy, dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie, że jeżeli wam się podobało, to możecie zostawić lajka, like komentarz, suba i zapraszam na inne serie czy montowane, czy nie Far Cry 3, Fallout 3, Larva Crow też jest. <gryw> zapraszam. Pamiętajcie udostępnić film i wejść tam w linki w opisie, życzę wam miłego dnia oraz miłe nocy, do zobaczenia i widzimy się jutro, podcinki po na tym kanale są codzienne, trzymajcie się ciepło, bo... cześć.